No nie ukrywam, że ostatnie challenge trochę poszły nie po mojej myśli, więc dzisiaj mamy 100 zł na CSGO skinsie i próbujemy z tego zrobić kosę. Wysłałem wam skiny z jakichś tam ostatnich filmów, więc sprawdzajcie ofertę wymiany, a jak dzisiaj chcesz wygrać oczywiście skina, no to oglądaj film do końca, bo również oczywiście hasło konkursowe będzie. Do tego sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, oczywiście komentarzyk z hasłem, dołącz na Discorda i użyj oczywiście kodu CROXY na CSGO skinsie jako są pełnoletnim jesteś, wystarczy, zaloguj się z linku subsu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik i wpiszesz tutaj kod CROXY przez 2x 10% więcej do każdej wpłaty, dodatkowo oczywiście skrzynka na start za free. No zobacz, dajmy na to gościu, jeżeli dostałbyś skrzynkę na start za free po użyciu oczywiście kodu CROXY i sobie dajmy na to zakręcić taką skrzynką za darmo. Zobaczymy co tutaj udałoby nam się dostać. No mamy bizona, to będzie złotóweczka chyba jakoś. Złoty 34 i zobacz, sprzedajemy. Mamy oczywiście to złoty 34 za darmo. Oczywiście dajmy na to, jakbyś chciał zrobić sobie taki challenge jak ja dzisiaj i wpłaciłbyś sobie stówkę, no to masz już 101,34 i 10% więcej z konek CROXY, czyli 10 zł stary. 10 zł dostajesz za darmo, tak? Zupełnie za darmo. No jakby, no ja nie widzę innego tutaj sposobu, żeby ci przekonać, żeby kodu CROXY użyć, stary. Zapraszam oczywiście serdecznie na dzisiejszy odcinek. No próbujemy zrobić kosy, tak? Te ostatnie moje challenge, no nie będę mówił jak one wyglądały, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się tą kosę z jakiejś takiej mniejszej sumy zrobić. No bo ja próbuję. No ja próbuję, no ale no, ostatnio nic mi nie wychodzi, stary. Moje szczęście ostatnio, no to mówię, po trafieniu tych dwóch AWP Dragon Lore na Case Battle, no to już moje szczęście poszybowało o tak w dół. No kurczę, no mam nadzieję, że w końcu nastanie lepszy dzień, tak? Za 70, no zobaczcie jak tutaj zaczynamy, no. Zaczynam naprawdę bardzo źle. Ale jeszcze wspomnę oczywiście, że jest inny sposób na zdobycie oczywiście kosy. Wystarczy, że oczywiście z konek CROXY wpłacasz. Wyślesz mi oczywiście nagranie na specjalnym kanale na Discordzie. Link masz oczywiście w opisie, wchodzisz na kanał, weź udział i tam wszystko masz napisane. No i możesz oczywiście wziąć udział w konkursie na kosę. Jak wpłacasz oczywiście z konek CROXY, jest to konkurs dla wspierających, czyli dla osób, które z konek CROXY wpłacają. Każde 2 złote wpłacone z konek CROXY to jeden bonus respektu. Im więcej oczywiście zdobędziesz, tym większa szansa na wygraną i każdy biorąc udział dostaje jeszcze nagrodę gwarantowaną w postaci rangi na Discordzie. No i zobacz, i mamy, w końcu coś nam się udało wygrać. Podwoiliśmy to, za co się wbiliśmy. No zobacz, jakie tu battle są, no ale dzisiaj no niestety no nie ten budżet, tak? Nie ten budżet. Generalnie, mając 100 zł moglibyśmy spróbować otworzyć skrzynki CS-owe, no ale no każdy wie, no niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie otworzy skrzynki w CS-ie. No każdy wie, jak te skrzynki wyglądają i właśnie ci to udowodnię, stary, w tym momencie. Ale by była beka w sumie jakbym kosy trafił, tak? No nie, żebym tutaj zasugerował. No ale no też od dawna próbuję trafić kosę w tych skrzynkach właśnie CS-owych, więc może dzisiaj? No będzie to w miarę porówno, ale no wygraliśmy tę bitwę, no z tego kto jest 10 zł w plecy. Tutaj widzę bardzo ładną bitwę. Za 25 zł, to jakieś dwie ulepszone skrzynki eventowe. Do tego skrzynka właśnie CS-owa i to jest normalny tryb, to jest normalny tryb. Musiałem się upewnić, że na pewno nie wpierdzieję się w jakiegoś underdoga, ale zaczynamy naprawdę bardzo, bardzo dobrze i to jest naprawdę potencjał na jakieś 40 zł w tej battle. Jeżeli nic złego tu się nie wydarzy, proszę, by to nie kosztowało. Nie, przegraliśmy, stary! 50 zł, no to była battla. To była battla, która mogła nam dać tak wiele, no naprawdę tyle ona mogła nam dać, no ale no niestety, no wyszło jak zawsze, tak? Wyszło jak zawsze. Zobaczmy, no tutaj mu moja najładniejsza, no ale no tutaj CSGO Skins mówi nie dostaniesz. Tutaj mamy bitwę underdog, więc może jak mam takie, znaczy mam, nie mam ostatnio w ogóle praktycznie szczęścia, to może w tego underdoga się wpierdzielimy. Może ten underdog da nam tutaj to, czego oczekujemy, czyli skiny dające nam profit. Zobaczmy, no naklejka Spidermana. Nie no, to jest klasyk, stary klasyk. No jak wpierdziałem się w underdoga, to dostaję same najdroższe rzeczy. No i zobacz, i kolejne, no dlaczego by nie, już 7 zł na moim koncie. Oj, no ja już nie wiem, powiem tak, no nie wiem po prostu już co ja mam próbować. Jak masz jakieś taktyki, niech to będzie hasło konkursowe. Napisz, czy masz jakąś taktykę na właśnie takie mniejsze stawki. Bo ja tutaj wiesz, tak, za większe stawki zacząłem, znaczy przez większość czasu tak naprawdę grałem za większe stawki. Nie zobacz, mielibyśmy, no naprawdę mniej więcej. Ale no zobacz, ja tak zazwyczaj za te większe stawki gram, nie? A ja tak ostatnio mówię, kurczę, a może tak zacząć za mniejsze grać, tylko ja nie umiem za mniejsze grać. Więc napisz mi w komentarzu jakąś właśnie taktykę na mniejsze stawki, jak oczywiście za mniejsze stawki grasz.
Mówię, że no mam widzów, którzy też grają za popierdzione stawki jak ja. No udało się wygrać, ten underdog w końcu nam dał 30 zł. No jesteśmy tak dosyć sporo na minus, tak? Biorąc pod uwagę to, co mieliśmy na początku, czyli tą stówę. No ale dobra, no ja bym tutaj zakręcił jakąś bajerę. Giga była case. Nie chcę procentówek ryzykować, ale tak naprawdę zrobienie tej kosy to jest uszczelenie takiego jednego skina na tej skrzynce procentowej, ale ja nie chcę ryzykować. Może kiedyś, ale nie dzisiaj. Dzisiaj już, że tak powiem, zaczęliśmy trochę inną taktyką, więc nie ma co je zmieniać. Znaczy taktyką, ja nie mam tak naprawdę taktyki. Moją taktyką to są po prostu case battle z ludźmi i liczenie na cud stary, albo na łódź szczęścia. Tak jak teraz, 10 i 11 nawet złotych. No, ta bitwa 29, więc tutaj, no właśnie, zaledwie 21 zł. No co z tego? Co z tego, jak my wygrywamy takie bitwy i wychodzimy z nich na minus, stary? Ej, co tu się? Tu jakaś bitwa zdążyłem. Rust ulepszony. No dobra, zobaczmy, co z niego tutaj. Jest kaucik jakiś? Szósteczkę, okej, no jest to profit. Overall. Nie mały, ale no musimy grosz do grosza, że tak powiem, dobijać, nie? Plug case i neon case. Ej, to mi się wydaje, że to jest połączenie. To jest połączenie, stary, które nam da. Po prostu, które nam da. Zobaczmy, dwie skrzynki, 16,80. I zobaczmy, jak one się tutaj popiszą. Jest jakiś glock, ale co to za glock? Nie wiem, bo ona kosztuje 5 zł, więc spoko. No, a zobaczmy teraz tą drugą skrzynkę. I mamy po umpie. I tu jest potencjał. I mamy tu, stary, i zobaczcie, 40 zł ponad. I w końcu zaczynam nam oddawać. Tutaj widzę jeszcze jakąś bitwę za 18 zł, więc sobie dołączę. Dołączę do niej i zobaczymy. 18,90. Jest MK do USP-a, szczerze nie wiem. 10 zł mój USP. Okej, jest dobrze. Jeszcze tutaj jakiś... Oj, właśnie. 20 zł i ostatnia skrzynia, stary, proszę. Daj, no daj, proszę, moje? Nie. Nie, 60 zł to było. Jakbyśmy to wygrali, stary, to mielibyśmy taki profit już. Mielibyśmy 120 zł ponad, no ale no. Oj, no powiem tak. Ja bym tutaj wrzucił skrzynkę. Nie będę już rzucał. Wrzućmy jakąś CSO, żeby wam pokazać, że kurczę. Te skrzynki CSO można tu rzucić, no ale no mówię, no wiesz, jak jest z tymi skrzynkami CSO-owymi. Każdy chyba choć raz w życiu otworzy skrzynkę CSO jakąś i wie po prostu, jak ten drop w tych skrzynkach CSO wygląda. A jakoś CSGO Skins tutaj odwzorował te skrzynki identycznie, żeby można było z większą opłacalnością otwierać je na stronie. No to kurczę, no nie wróżę sobie tutaj, że tak powiem, dobrych dropów z tej skrzynki. No ale zobaczmy, może akurat teraz się mylę. No niekoniecznie, chyba niekoniecznie. No ale zobaczmy, to jest skrzynka, na którą liczymy. Skrzynka za, nawet nie pamiętam ile, ale chyba dostaliśmy na dziurę, chyba na pewno. I znowu, no przegrywamy o kilkanaście groszy, Czy będzie kiedyś odcinek, że będę mógł powiedzieć, zrobiłem kosę, stary, zrobiłem kosę ze 100, 50, 20, to już w ogóle hardcore by był. No ale no... No nie wiem, no liczę, że kiedyś taki dzień nastanie. Wrzucamy toolboxa, ulepszoną wersję. Co ja tu mogę wrzucić jeszcze? Mogę taką, więc zobaczmy, to jest ostateczna bitwa na dzisiejszy odcinek. Dwie takie żółte skrzynki, toolbox na buście. I zobaczmy, liczymy na ten profit, proszę! Weź! Daj mi jeszcze jakąś nadzieję, jakąś złudną nadzieję, że jeszcze mogę tą kosę zrobić na tym... No, dzięki, zajęliście. Może, nie wiem, to jest błąd, że underdoga nigdy nie daje na tych challenge'ach. No nie wiem, no ale zobacz, no. Chyba za 23 zł, no tutaj 40 zł. No cóż, no dziękuję za oglądanie. Tak jak wspomniałem, napisz jakieś swoje taktyki na jakieś takie właśnie mniejsze stawki, na zrobienie kosy. No a ja coś przetestuję dla widza, tak? Dziękuję za oglądanie, weź sobie w konkursie na skina. Nie ma.